Panie Marszałku, Wysoka Izbo, rząd powierzył mi zaszczytne zadanie przedstawienia Wysokiej Izbie propozycji o wielkim znaczeniu. Decyzje Sejmu w sprawach, których dotyczą przedłożone dokumenty, przesądzą w istocie o dokonaniu przełomowych zmian w polskiej gospodarce. Najpierw mi Balcerowicz odmówił. No ale potem przekonałem go, że może się tego zadania podjąć. To miało być na poprzednim posiedzeniu Kermu, obydwa tematy. Ja prosiłem o przełożenie. Ja wiem, ale fakt, że dostajemy to w ostatniej chwili. Wczoraj w godzinach przedpołudniowych nie jest w ostatniej chwili, jak na materiały, które ja dostaję. No czy resort był uprzedzony, prawda, że miało to być ja na tłumaczyłem dlaczego. Ja bardzo proszę, chwila ciszy, przeczytamy spokojnie i ja wtedy powiem parę słów na marginesie. Powiedz tego 5 minut. Na ciche czytanie. Tutaj spotykamy się na tej demonstracji, żeby zaprotestować przeciwko rządowi Mazowieckiego. Jego klice! Proponowałbym to sprowadzić na grunt konkretności. To znaczy, jeżeli pan ma jakieś propozycje uzupełnień czy przeformułowań, bardzo proszę dać to pełnomocnikowi, to ewentualnie trafi do protokołu rozbieżności. Wyobrażałbym sobie Polskę za kilka lat jako kraj przede wszystkim o ustabilizowanym systemie politycznym. Chciałbym, żeby ta polityka była prowadzona fair. Wydaje mi się, że ona jest do tej pory prowadzona fair, bardziej fair w każdym razie niż chyba w niektórych innych krajach, żeby jak najmniej było demagogii, jak najwięcej rzeczowości.